Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest pan dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Witam Panie Prezesie, Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie Prezesie, dzisiaj w Warszawie na ulicy Strzeleckiej otwarto Izbę Pamięci. Jest to szczególne miejsce w Warszawie, szczególne miejsce na warszawskiej Pradze. Co to prawda, za miejsce? Kwatera NKWD, później Urzędu Bezpieczeństwa. To miejsce zaczęło funkcjonować, gdy dogorywało powstanie warszawskie, gdy później jesienią Niemcy rozpoczęli niszczenie stolicy, burzenie, palenie kolejnych kamienic. Na Pradze warszawskiej instalowała się już komunistyczna władza. W tym miejscu swą kwaterę miał osławiony generał Iwan Sierow, ten, który uprowadził później w marcu 1945 roku przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, którzy zostali wywiezieni do Moskwy i w czerwcu tam skazani w słynnym procesie 16. Właśnie Jan Stanisław Jankowski, delegat rządu na kraj, wicepremier, przeszedł przez to miejsce, podobnie jak Kazimierz Pużak, szef Rady Jedności, przewodniczący Rady Jedności Narodowej, Podziemnego Parlamentu. Postać niezwykle ciekawa, ale ilustrująca losy Polski. Socjalista w czasach carskich 6 lat spędził w więzieniach carskich. Później w 1920 jeden z wiceprzewodniczących Komitetów Robotniczych Obrony Warszawy. Teraz jeszcze tutaj mamy fotografię pana Aleksandra Zwierzyńskiego. To z kolei endek, narodowiec. Ale to pokazuje właśnie tą bogatą panoramę, mapę polityczną ówczesnej Polski. To są wszyscy więźniowie Strzeleckiej, więźniowie To są żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, członkowie Polskiego Państwa Podziemnego, można powiedzieć. Podziemna Polska przeszła przez więzienie NKWD na Strzeleckiej, a później więzienie Urzędu Bezpieczeństwa. I co ważne, myślę, że to nie była jedyna taka placówka właśnie na Pradze. Panie Prezesie, no ja dużo czasu w dzieciństwie spędziłem na Pradze, czasy licealne też często byłem na Pradze i w ogóle nie miałem świadomości, że przechodząc chociażby obok liceum Władysława IV, że tam była katownia, tam mieścił się Trybunał Wojskowy Armii Czerwonej. Ulica 7 listopada, Sierakowskiego 7, no to jest tych adresów jest bardzo dużo i mieszkańcy Pragi niewiele o tym wiedzieli, a tym bardziej mieszkańcy Warszawy, nie mówiąc już o mieszkańcach Polski, to były miejsca, które były skrzętnie ukrywane przez całe dziesięciolecie. I te miejsca pokazujemy, wszystkie te miejsca, słynne więzienie Toledo, pokazujemy na wystawie, która wystawie stałej, którą zorganizowaliśmy przy Strzeleckiej 8, taka czerwona mapa Warszawy. Taka broszura specjalnie wydana. Jest również interaktywna mapa, gdy można podejść i z każde z tych miejsc zaznaczonych i gdy je wskazujemy, pokazuje się nam to miejsce dzisiaj, taka sieć czerwonego terroru, ale pokazuje tą skalę aparatu bezpieczeństwa sowieckiego i komunistycznego, jaką Sowieci musieli tu stworzyć, żeby podbić Polskę. Panie Prezesie, zatrzymajmy się na chwilę jeszcze przy Strzeleckiej. Tam wrażenie ogromne robią piwnice. W tych piwnicach, w których byli przetrzymywani, katowani, byli żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, polscy patrioci. Po dzień dzisiejszy zachowały się inskrypcje różnego rodzaju, inskrypcje świadczące o tym, że ci, którzy tam byli, przeżywali naprawdę tortury, przeżywali katusze i pozostawiali po sobie pewien drobniutki ślad, ślad wierności Polsce, ślad wierności Panu Bogu. Tak, i ślad, żeby po nich został jakikolwiek świat, imię, nazwisko, data, kalendarze, wyryte krzyże, wyryte również większe inskrypcje. Matko Boża, Królowo Polski, modlimy się do Ciebie.
Módl się za nami, czy ten wstrząsający napis śmierć naszym wybawieniem. To jest cud, że zostały te inskrypcje w stanie nienaruszonym. Tam są napisy węglem, jesień 44 roku, cały 45 rok, po 1948 rok. I to robi niesamowite wrażenie, gdy wchodzimy do tych celów. One są odpowiednio podświetlone, są widocznie. Jednocześnie z głośników każdy może usłyszeć relacje osób, które były tam więzione. W małych celach bez łóżek przetrzymywano kilkanaście osób. I te osoby tam przetrzymywane słyszały krzyki, czy słyszały wycie ludzi godzinami katowanych na wyższych piętrach tej kamienicy. Panie prezesie, jak to się stało, że te inskrypcje ocalały? Bo tam przez kolejne dziesięciolecia był zwykły mieszkalny blok. Tak, ale to nie był zwykły mieszkalny blok. To tak na zewnątrz wyglądało, ale mieszkańcy byli kategorii szczególnej, którzy mieszkali tam przez kilkadziesiąt lat. To byli funkcjonariusze Urzędu Właśnie. Bezpieczeństwa. Od 1948 roku tam mieszkali funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. To jest coś niezwykłego, ale to pokazuje nam, w jaki sposób system komunistyczny demoralizował, prawda? Demoralizował tych, którzy mu służyli. Oni wiedzieli, co tam się działo, co w tych piwnicach się działo. Gdy pracownicy Warszawskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, pan doktor Tomasz Łabuszewski, jemu należą się ogromne słowa wdzięczności, bo to jest jego wielkie dzieło. Wspólnie z pracującym jeszcze w Instytucie Pamięci Narodowej, dzisiaj dyrektorem Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Więźniów Politycznych, Jackiem Pawłowiczem, gdy tam weszli tam pierwszy raz w 2004 roku. Kolejna wizyta, rok czy dwa lata później, musiała już się odbyć w towarzystwie funkcjonariuszy policji, ponieważ te wdowy, które tam mieszkały, prawda, obrzuciły ich pomidorami, oczywiście wyzwiskami. I to trwało tak długo, a obojętność władz Warszawy. 7 lat Instytut Pamięci Narodowej walczył o to, żeby te piwnice, to miejsce wpisać do rejestru zabytków. Było zagrożenie, że te piwnice zostaną bezpowrotnie zniszczone, bo ten budynek nagle przejęła firma deweloperska. Tak, tam zupełnie inni ludzie już mieszkają. Rzeczywiście właścicielowi tej firmy należą się słowa wdzięczności, bo on, można powiedzieć, uratował te bezcenne inskrypcje. Jak na Instytutowi Pamięci Narodowej się to udało kupić i weszliśmy tam przed dwoma laty, to w tych piwnicach stały półki na ich słoiki z ogórkami, gdzieś w kącie węgiel, one były normalnie użytkowane. A na ścianach te setki nazwisk osób i daty nie budzące wątpliwości, kim byli ci ludzie, którzy je wyryli na ścianach. Panie prezesie, takich miejsc jak Strzelecka, czy jak ulica Sierakowskiego, jak Liceum Władysława IV w Warszawie jest sporo, ale w całej Polsce jest ponad 550 takich miejsc. To są miejsca, które, wokół których można budować, odtwarzać tożsamość społeczności lokalnych. Co się z tymi miejscami dzieje? Czy instytut ma w jakiś sposób je zarejestrowane, zinwentaryzowane? Tak, znaczną część tak. Kilka lat temu, to jeszcze za prezesu świętej pamięci Janusza Kurtyki, rozpoczął się taki projekt śladami zbrodni, żeby te miejsca
zinwentaryzować, opisać. Ukazało się wiele publikacji na ten temat, taki ogólnopolski album przedstawiający te miejsca. On został wydany w 2012 roku i od tego czasu część z tych miejsc przestało istnieć, zostały zburzone, niektóre się spaliły. No, w Warszawie szczęśliwie Strzelecka ocalała Mamy Rakowiecką, czyli dawne więzienie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Mamy willę Jasny Dom przy ulicy Świerszcza 2 w Włochach. Dawne więzienie, to jest siedziba informacji wojskowej i podobne piwnice, podobne napisy. To pokazuje, że metody aparatu bezpieczeństwa, czy sowieckiego, czy rodzimego komunistycznego, nie było żadnej różnicy. Panie prezesie, po tych miejscach chociażby, po relacjach świadków, czy w ogóle dzisiaj ma sens dyskusja, czy w 1944 roku Armia Czerwona, która wkroczyła do Polski, wyzwoliła Polskę, czy nie? Czy tutaj w ogóle jest jeszcze nad czym dyskutować? Znaczy, no myślę, że po wizycie w takim miejscu, no to już nie mam wątpliwości, po wizycie na Rakowieckiej, na willi Jasny Dom, na Świerszczach, ale po wizycie w wielu innych miejscach, na Zamku, w Lublinie chociażby, czy w Rzeszowie, tych miejsc jest wiele pozostało i tu nie ma wątpliwości, ale to nawet nie miejsca, przecież to dokumenty, to relacje, no przecież to są tysiące, jeżeli nie miliony stron książek, prac. Ale to cały czas, panie prezesie, powtarza, no mówi to były przewodniczący SLD, nie wiem, czy to jeszcze SLD istnieje, czy już nie istnieje, ale Włodzimierz Czarzasty mówi, broni tego określenia, że wyzwolenie Polski przez Armię Czerwoną. Fundamentem systemu komunistycznego jest kłamstwo. Przecież on był zbudowany na kłamstwie. I to jest kontynuacja tego kłamstwa. Przecież fakty są zupełnie inne. I to pokazują takie miejsca, jakie udostępniamy. Areszt NKWD. Tutaj na Rakowieckiej, a zwłaszcza tutaj na Strzeleckiej w Warszawie, więzieni byli żołnierze AK, także też powstańcy warszawscy, którzy walkę przecież na prawym brzegu Wisły także wybuchło, powstanie trwało króciusieńko, ale działania też były i tu jeszcze na lewym brzegu dogorywało powstanie, a ci powstańcy z Pragi już byli w katowniach ubeckich. No, ale to jest ten dramat, który tak celnie opisał ten młody powstaniec warszawski, 22-letni Józef Szczepański, ten diabelski wybór, tak, byś wybawiła nas od czarnej śmierci. Od czarnej śmierci wybawiła, ale niosła też śmierć czerwoną. No, ale na końcu czerwonej zarazy tego wiersza są słowa, że z tej krwi, z tych ofiar wyrośnie wolna Polska. I rzeczywiście wyrosła, a dzisiaj naszym obowiązkiem jest pamięć i przypominanie jeszcze raz. Tak, przypominanie jest niezbędne, edukacja i przypominanie jest niezbędne, bo coraz częściej słyszymy z ust dziennikarzy wielu, polityków, celebrytów, artystów i Bóg wie jeszcze kogo, to, że żołnierze wyklęci to byli bandyci, czyli stalinowska propaganda w XXI wieku cały czas jest żywa. No tak, no jest żywa i będzie żywa. Ale ludzie, fakty są oczywiste, panie prezesie. Panie redaktorze, ale żyjemy w świecie, gdy fakty wydają się nie mieć znaczenia. Jeżeli my dzisiaj, bo na to myślę można szerzej spojrzeć, no jeżeli żyjemy w świecie, jeżeli poddaje się dyskusji, kim jest kobieta, kim jest mężczyzna, czym jest rodzina,
czym jest płeć. I można setki takich przykładów podawać w świecie chaosu pojęciowego, relatywizmu. To cóż jest taka operacja, czymże jest taka operacja na historii, na faktach historycznych. No właśnie, no to, poseł, ale dlatego trzeba poseł Lewicy, przypominać pan Gdula, fakty. Poseł Lewicy, pan Gdula pisze tak. Lewica jest za likwidacją święta żołnierzy wyklętych. Musimy mówić otwarcie o tym, kim byli żołnierze wyklęci. Były wśród nich postacie tragiczne, ale byli też mordercy, jak na przykład Bury czy Ogień, który jest odpowiedzialny za zbrodnie na Słowakach. Ja nie będę w ogóle z takimi tezami dyskutował, bo to myślenie ma sensu, dyskusja. My pokazujemy takie fakty, a można tylko ubolewać, że współczesna lewica nie za swoich bohaterów nie wzięła takich ludzi, jak chociażby Kazimierz Pużak i wielu, wielu innych działaczy polskiej lewicy, którzy zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach, panie bo prezesie, chcieli wolnej i niepodległej tak, Polski. Tak, ale ta, znaczy, ta narracja, ta propaganda, którą tutaj fragment przytoczyłem, ona odbija się w jakiś sposób w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Młodzi ludzie przyjęli żołnierzy wyklętych, dla nich się stali bohaterami, to jest naturalne. Natomiast jeśli się takie głosy powtarzają, one się nasilają, to też młodzi ludzie, którzy nie znają historii, to prawda, będą to prawda, ulegać propagandzie. Bo wszystkie badania... Pożywką propagandy jest niewiedza, zawsze. Wszystkie badania socjologiczne pokazują, że dla zdecydowanej większości młodzieży, dla zdecydowanej większości Polaków, niezłomni żołnierze wyklęci, uczestnicy antykomunistycznego powstania powojennego są bohaterami. Natomiast jednak bardzo znacząca jest niewiedza i dlatego my podejmujemy działania, żeby tej niewiedzy było jak najmniej. Stąd jest taka placówka. A jak wygląda obecność żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, tego powstania niepodległościowego, które toczyło się po 1944 roku w podręcznikach szkolnych, w szkole? Jak to wygląda? Wszystko zależy tak naprawdę od nauczyciela. W tegorocznych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, to jest informacja z dzisiaj, no, do tych przedsięwzięć związanych z niezłomnymi żołnierzami wyklętych zgłosiło się około 6000 szkół. To są działania wspierane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale myślę, trzeba iść dalej. Przede wszystkim trzeba, żeby lekturami szkolnymi były takie teksty jak chociażby Grypsy Łukasza Cieplińskiego. My wkrótce wydamy wszystkie te Grypsy. Te Grypsy są testamentem, relikwią tamtego pokolenia. Właśnie dzisiaj otworzyliśmy nowy portal internetowy podziemiezbrojne.ipn.gov.pl, który powstał z połączenia kilku inicjatyw, między innymi słynnego portalu poza IPN-em działającego Podziemie Zbrojne i naszych inicjatyw internetowych. Każdy, kto chce, może skorzystać. Jest biuletyn, są setki. Myśmy wydali katalog teraz publikacji, które się ukazały w Instytucie Pamięci Narodowej. Ten katalog ma blisko 200 stron. I te zdjęcia, które tutaj też prezentujemy, one mają, z przodu jest fotografia, a tutaj jest krótki biogram tych postaci więźniów strzeleckiej. Panie prezesie, mamy tylko 2 minuty do końca programu. W niedzielę obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości będzie bardzo dużo, ale szczególna będzie w Ciechanowcu na Mazowszu, na Podlasiu. W Ciechanowcu pogrzeb dwóch braci Lucjan i Zygmunt Marchelowie. Zostali zamordowani w pokazowym procesie doraźnym w swej wiosce. Na ten proces spędzono około 500 osób. Proces trwał 1,5 godziny. Sędzia słynny z przydomkiem sędzia śmierć, Ostapowicz, sędzia tak? Ostapowicz, prawda, wyrok natychmiast wydał, rozstrzelani zostali. I w niedzielę będzie pogrzeb. W ostatniej chwili objęli się. I tak zostali zastrzeleni, tak zostali odnalezieni przez profesora Szwagrzyka. Przywracamy dzisiaj ich po tylu latach.
Panie prezesie, bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Naszym gościem w tym wydaniu programu Polski Punkt Widzenia był pan dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia jutro, 21:40, początek naszego spotkania. Teraz życzę dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.